Witaj na kanale Grodno SA. Dzisiaj kolejny materiał z serii kaskady pomp ciepła Hitachi. Tym razem kaskada o mocy 48 kW. Jak będziecie mogli zobaczyć, kaskady pomp ciepła w połączeniu z fotowoltaiką stają się coraz bardziej popularnym rozwiązaniem dla bloków, dla budynków wielorodzinnych do ogrzewania i do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Zapraszam do obejrzenia całego materiału. Moim waszym gościem jest pani Elżbieta Kowalska, reprezentująca inwestora, a w tym przypadku? Wspólnotę Domu Nauczyciela w Urszulinie. Pani Elżbieto, proszę nam powiedzieć coś więcej na temat historii tego budynku oraz tego, w jaki sposób były ogrzewane mieszkania w tym budynku. Jeśli chodzi o budynek, czyli budynek wspólnoty mieszkaniowej Dom Nauczyciela, już ma oczywiście wiele lat, około 40, do tej pory był ogrzewany przez szkołę. Także szkoła by ogrzewała nas, ale ostatnio cena była tak bardzo wysoka tego ogrzewania i w dodatku było zimno w mieszkaniach, więc postanowiliśmy skorzystać z odnawialnych źródeł energii. To jest budynek dwupiętrowy, mieszka nas tutaj 12 rodzin, dosyć spore są to lokale, dobrze jest docieplony, wymieniona jest również stolarka okienna, ostatnio również ociepliliśmy strop. Proszę powiedzieć, jaki był koszt całej inwestycji i czy przy finansowaniu tej inwestycji korzystaliście Państwo z jakichś programów pomocowych? Całkowity koszt inwestycji wyniósł, co chodzi w tej chwili o fotowoltaikę i pompy ciepła, 388 tysięcy. Oczywiście skorzystaliśmy z dofinansowania. Dofinansowanie nam zapewnił Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach programu OZE, czyli Odnawialne Źródła Energii. To jest 50% kosztów netto inwestycji. W naszym wypadku wyniosło to 180 tysięcy. Nasza wspólnota posiada instalację fotowoltaiczną o mocy 47 kW, która ma zapewnić prąd dla zainstalowanych 3 pomp Hitachi, dla naszego oczywiście budynku. Myślimy, że pompy, o których wiemy, że są ponoć bardzo dobrymi pompami, zamontowane tutaj przez firmę Synteza w Lublinie, że oczywiście spełnią swoje zadanie i będziemy zadowoleni z takiego rozwiązania. Jest ze mną właścicielka firmy Synteza OZE. Jagoda Kremler, bardzo mi miło. Pani Jagodo, proszę nam powiedzieć coś więcej o tym, czym firma się zajmuje i kilka słów o tej instalacji. Goszczę w miejscowości Urszulin. Mamy inwestycję wykonaną na wspólnocie mieszkaniowej Dom Nauczyciela. Są tu dzisiaj są skończone prace związane z pompami ciepła. Są zamontowane 3 pompy marki Hitachi. Pompy są zamontowane kaskadowo, 3x16 kW. Do pomp ciepła mamy również rozwiązanie związane z fotowoltaiką, czyli zamontowaliśmy panele fotowoltaiczne na gruncie plus carporty, na których również umieściliśmy panele. Działamy na rynku od 2019 roku. Zaczynaliśmy od instalacji fotowoltaicznych i krok po kroku uzupełnialiśmy je o kolejne rozwiązania z branży OZE, czyli pompy ciepła, magazyny energii, ładowarki samochodowe, więc cały czas się rozwijamy. System składa się z 3 pomp ciepła 16-kilowatowych firmy Hitachi, podłączonych kaskadowo do bufora 500-litrowego. Za przygotowanie ciepłej wody użytkowej odpowiedzialne są 3 zasobniki 300-litrowe, czyli łącznie 900 litrów ciepłej wody użytkowej. Panie Elżbieto, kaskada pomp ciepła właśnie została uruchomiona. Mamy dzisiaj sierpień, bardzo ciepłą pogodę, a ja jestem ciekaw, jak ta kaskada i ten system będzie się zachowywał zimą w takich prawdziwych, polskich, realnych warunkach zimowych. To nic nie stoi na przeszkodzie, żeby mógł Pan przyjechać, czy to w lutym, czy styczniu, czy jeszcze później i po prostu zapoznać się z naszą opinią, no i naszym samopoczuciem po właśnie zamontowaniu takiej instalacji jak tutaj, czyli pompy ciepła Hitachi i oczywiście fotowoltaika. Serdecznie zapraszam. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Na pewno skorzystamy i przyjedziemy, żeby zobaczyć, jak wyglądają te realne rachunki, no i oczywiście komfort samych użytkowników. To wszystko na dzisiaj. Jeśli zainteresował Cię ten materiał, to proszę zostaw lajka. Oczywiście zapraszam do zasubskrybowania kanału, kliknięcia w dzwoneczek powiadomień, abyś zawsze był na bieżąco z materiałami, które publikujemy. Trzymajcie się, cześć!